Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Halama, jestem kandydatem na burmistrza Trzcianki oraz radnego w okręgu numer 1. Reprezentuję koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. W naszym programie wyborczym stawiamy na lokalną przedsiębiorczość. Gmina ma tym przedsiębiorcom pomóc. Nie może tylko nakładać podatków. Naszym priorytetem programowym jest infrastruktura. Drogi gminne, zarówno w mieście, jak i na wsi. Kanalizacja. Mamy XXI wiek, proszę Państwa, a nasze ulice w mieście nie są skanalizowane. Również wioski nie posiadają kanalizacji. I wyzwaniem infrastrukturalnym, które nas czeka, jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Bezpieczeństwo dostarczenia wody pitnej musi być dla nas w kolejnej kadencji priorytetem. Wprowadzimy bezpłatną, darmową komunikację lokalną na terenie gminy. Po drugie, skomunikujemy miasto Trzciankę z piłą, komunikacją miejską. I po trzecie, uruchomimy centrum przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Tu nie chodzi o wiatki, tylko chodzi o miejsce, z którego będzie można dojechać z Trzcianki zarówno do Poznania, Piły, Czankowa i innych miejscowości. Proszę Państwa, ostatnie 5 lat to katastrofa demograficzna. Trzcianka nam się wyludnia. Mamy pomysł, żeby to zmienić. Odblokujemy tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Stawiamy na współdecydowanie mieszkańców. Powołamy rady osiedli, wzmocnimy sołectwa, utworzymy gminne centrum zdrowia psychicznego, gminne centrum stomatologiczne. Tu Trzcianka. Zapraszam Państwa na wybory samorządowe. Spotkajmy się wspólnie 7 kwietnia przy urnach wyborczych. Wybierzmy najlepszych.